Sławek, jeden z przedstawicieli Kuźni. Oddaję głos panu Leszczyńskiemu, bardzo serdecznie proszę o kontynuację. Dziękuję, panie dyrektorze, bardzo dziękuję. Drodzy państwo, jestem wam, przepraszam, że troszeczkę taki jeszcze chaos, teraz się ogarnę. Witam wszystkich szlachetnych Polaków, Lachów, Lechów, Wenedów, Sarmatów. Witam wszystkich ludzi Podkarpacia. Mało kto wie, że kiedyś Karpaty, to nam profesor Kozłowski pisał, że Karpaty to są góry wenedyjskie, Wenedy. Więc witam wszystkich z województwa podkarpackiego, a być może województwa podwenedyjskiego, byśmy powiedzieli. Ale to nieistotne. Oczywiście przed wojną przypominamy sobie, że było to województwo ruskie. Witam wszystkich w takim razie też, nazwijmy to Kresowian. Generalnie upraszczamy. Proszę państwa, najpierw wypada się przedstawić. Tym bardziej, że zagajnił pan dyrektor bardzo w sposób taki zacny. Mnie. Otóż rzeczywiście nazywam się od dziada prodziada Leszczyński i nie tyle jestem potomkiem, ile krewnym. Często to wyjaśniam, prawda? W genealogii czy w monarchii bardzo ważne są linie tak wstępne, jak i wstępne. I otóż Rafał VII Leszczyński, mówimy to o początku XV-XVI wieku, znaczy przełomu XV-XVI wieku dokładnie, miał dwie żony. Jedna była Wolska się nazywała, to można sobie sprawdzić później, a druga nazywała się Kortsborg. Z tej linii Wolskiej pojawiło się dwóch, a właściwie trzech zacnych Polaków. To był prymas polski Andrzej Leszczyński czasów potopu, to był Stanisław Leszczyński, król Polski, i to była Maria Leszczyńska, królowa Francji. Z tej linii, po tej pierwszej żonie. Po tej drugiej żonie pojawił się też, to są też kwiaty rodu, pojawił się też prymas Polski, bo było dwóch prymasów Polski. I to był Wacław Leszczyński, prymas Polski. Zaraz w czasie potopu po Andrzeju był Wacław. I właściwie mniej znane potem postaci. Ja jestem z tej drugiej linii. Czyli patrząc na drzewo genealogiczne, ja ze Stanisławem, Stanisław tu jest tutaj, a ja jestem gdzieś tutaj, to jest dalekie kuzynostwo. Czy kuzynostwo byśmy powiedzieli, tak? Mamy wspólnego przodka w postaci Rafała VII Leszczyńskiego. To zresztą dzisiaj jest dostępne i można sobie spokojnie zajrzeć, byście państwo wiedzieli. I oczywiście Stanisław Leszczyński przestrzegał w swoich dziełach, bo to był taki myśliciel, polityk, filozof. Proszę państwa, w tym roku upływa 250. rocznica śmierci Stanisława Leszczyńskiego. Są wielkie obchody w Nancy, bo on tam umarł. Zresztą wybieramy się tam, we Francji i w Lunéville, tam żył Stanisław Leszczyński. Są wielkie, on przestrzegał, że nieważne jest, kto jest, czy nie warto się, inaczej mówiąc, powoływać na swojego przodka, na swojego ojca. Ważne, czy się wysadzą życie dla Rzeczypospolitej. Tak? To dziedzictwo jest. Natomiast w dziedzictwie szlacheckim z kolei można przyjąć, że szlachectwo było dziedziczne, tak? Poprzez ojca. U nas się liczył ojciec. Na przykład w świecie żydowskim liczy się matka. Po matce jest ważne, kto jest kto. U nas się liczy po mieczu. Oczywiście każdy szlachcic miał w domu genealogię i wiedział, od kogo pochodzi, tak po ojcu, czyli po mieczu, jak i po matce. Ja po długich badaniach, a zajęło mi to około 3-4 lata, proszę państwa, żeby sprawdzić jeszcze swoją genealogię, bo wyobraźcie sobie, jak to jest duża genealogia też po matce. Doszedłem do wniosku, że nie mniej ważne są matki, a być może ważniejsze. I tutaj, drodzy państwo, jesteśmy w Muzeum Marii Konopnickiej. Postać, która wszędzie jest tak lekko muskana. Stykamy się ją całe życie, każde w szkole, prawda, bo to bajki i tak dalej. Znamy Rotę, prawda. Natomiast to jest osoba, mi się wydaje, zawsze jest tak w życiu, że ktoś jest przewartościowany lub niedowartościowany. I wydaje mi się, że Maria Konopnicka jest w tym panteonie polskich poetów, czy już wieszczów, byśmy powiedzieli, która jest osobą niedowartościowaną. Czyli jest osobą, która zasługuje na większy szacunek. Jeszcze nasi przodkowie na początku XX wieku to doskonale wiedzieli, ofiarowując ten dworek, prawda, ofiarowując tutaj dar serca w postaci tego dworku i dając jej możliwość jeszcze napisania, popełnienia kilku utworów. Natomiast już nasze pokolenie, czy pokolenie, powiedzmy, po II wojnie światowej, już traktuje troszeczkę Marię Konopnicką troszeczkę jak innych, iluś tam poetów, nie może jako wieszczu. I to jest jakiś tam problem. Dlatego, drodzy państwo, żeby tak zbudzić, ja nie wiem, czy ja mogę, ale myślę, że mogę, ponieważ zostałem tutaj poczęstowany taką dawką wiedzy. Ja tu przyjechałem, teraz przyjdę do meritum, o Marii Konopnickiej, która nieprzypadkowo, przypuszczam, otrzymała tę ziemię.
Przypuszczam, że nieprzypadkowo, że miała prawdopodobnie jakiś wybór i nie wierzę w to, bo ja sam teraz widzę, mając 56 lat, że mnie coś tu ciągnie na ziemię, byśmy powiedzieli, podkarpacką, ziemię ruską, czy jakąś, czy kresową, tak? Bo oczywiście tutaj też genealogii, tak mojej, to bym długo musiał mówić, ale też Stanisława, matka była z Jabłonowskich, a w ogóle Stanisław Myszyński urodził się we Lwowie. I on miał tu duże korzenie, tutaj na tym terenie. Ale nie będę się o tym mówił, to był zupełnie inny temat, może kiedyś powiem na temat korzeni kresowych. Przyjmuje się za Strokowskim, panem pisarzem, że prawie, znaczy większość poetów i większość pisarzy i wieszczów pochodzi z Kresu. Bo jeżeli mówimy o Kraszewskim, to są Kresy, jeżeli mówimy o Słowackim, jeżeli mówimy o Mickiewiczu, i on też podaje Konopnicką. Co prawda Konopnicka urodziła się na ziemi, byśmy powiedzieli, litewskiej, prawda, bo to Suwałki, prawda, potem przeniosła się do Kalisza, a wylądowała na drugiej części Kresów, czyli tutaj na Czerwonej Rusi, byśmy powiedzieli, ale jednak ona jest kwalifikowana jako pisarz kresowy w tym całym panteonie wszystkich praktycznie naszych twórców kresowych, to tak przy okazji powiem. I nie wydaje mi się, to dla Państwa, żeby jakby tutaj oddać cześć, bo przyjechałem tu z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że zaprosił mnie przeszanowny pan wasz dyrektor. To jest taki człowiek, którego trzeba bardzo szanować lokalnie. To jest taki kustosz pamięci. Zaprosił mnie też pan Jerzy Duda. To jest kuźnica, prawda? Bo dzisiaj musimy kuć, ale myśli. Nie kuć pieniądze, które przychodzą później. Nie kuć coś innego, tylko kuć swoje myśli. Państwo przyszliście prawdopodobnie po to, żeby zobaczyć, jak Leszczyński kuje myśli ludzi, prawda? Jak kuje. Ponieważ, drodzy Państwo, ja nie ukrywam tego, bo tutaj troszeczkę staję się troszeczkę powoli politykiem mimo własnej woli. Znaczy, zainicjowałem taki ruch, no, który można zakwalifikować jako polityczny i zostałem marszałkiem sejmowanego. Czyli znieciłem taki ruch szlacheckiego sejmowania. I otóż, jakie jest nasze narzędzie? No, nasze narzędzie to jest słowo. Każdy się domyśla. My mamy tylko jedno narzędzie, słowo. I zapamiętajmy sobie to wszyscy, że słowo więcej może niż cokolwiek. Bo z reguły ludzie mówią tak, panie Leszczyński, a co ja mogę? No możesz mówić. Możesz mówić, zresztą Konopnicka to doskonale zauważyła, nie rzuci mowy, prawda? Mowy, ziemi, prawda? To jest bardzo ważne, dwa elementy. Ziemia, która nam daje prawo bycia na tej ziemi, stajemy się obywatelami tej ziemi, i prawo posłowania ziemskiego, czego nikt nie może zrozumieć dzisiaj. Skąd ten poseł ziemski się bierze? No z ziemi się bierze. Ziemia mu dała to prawo, bo tu się urodził. Ziemia go posłowała, bo ma bronić i ratować tą ziemię. I słowo. Wielu, między innymi Konopnicka, przywiązuje do tego wagę. Drodzy Państwo, można dzisiaj sprawdzić, bo mamy troszkę taką tożsamość jako Polacy, troszkę zamazaną, nie będę długo na ten temat mówił. Natomiast można sprawdzić naszą tożsamość poprzez język. Analizując język, fachowcy to potrafią. Otóż jeden język polski jest bardzo bogaty. I tacy ludzie jak Mikołaj Rej, który przeszedł, pamiętajcie Państwo, że Kościół raczej nie pozwalał, nawet lauda sejmikowe były pisane po łacinie, wszystko było pisane po łacinie. Nasza mowa pisana zanikała, ale pojawili się najpierw Rej, potem Kochanowski i inni. I w tym panteonie jest też Konopnicka, który nie tylko pisali, ale jeszcze pięknie tworzyli, obrabiali to słowo, czyli byli poetami czy wierszami, prawda? Czyli potrafili się wznieść na wyżyny, ale stosując język polski, nie byli kosmopolitami, nie pisali w innym języku. To jest bardzo ważne, ponieważ my dzisiaj to odczuwamy, rozumiemy. Być może Konopnicka to pisała dla własnego pokolenia, ale przypuszczam, że miała świadomość, że pisze to też dla nas. Ja nie wiem, czy ja mogę, i to jest to moje zagajenie wstępne, bo muszę oddać tutaj hołd z jednej strony Konopnickiej i z drugiej strony jeszcze chcę oddać hołd, drodzy Państwo, tej ziemi tutaj, Jedlicko, byśmy powiedzieli, Jasielsko-Krośnieńskiej i Przemyskiej. Bo otóż jak lekko się tylko pochylimy nad historią Polski, to zauważymy, że bez tej ziemi nie byłoby Polski. Ja chyba jako pierwszy to przyjechałem wam to powiedzieć, bo teraz przyjdę do tematu, powiem, bez ziemi jasielskiej, krośnieńskiej nie byłoby Polski. Tego jestem na 100% przekonany. Otóż co mam na myśli, każdy powie, panie Leszczyński, ale co pan ma na myśli? To ja państwu powiem, jest czas potopu, który polskość już zanika. Wilki, jakich nie mało jest, znaczy wokół nas, to znaczy Rosja, w tym czasie Węgry, to mówimy o Rakoczym, prawda? Mówimy też o Kozakach, Tatarach, właśnie Brandenburczykach. No wszyscy wymyślili sobie, że Polska właściwie, ponieważ nie zadbała trochę o swoje bezpieczeństwo, zaraz do tego, można ją rozszerzać. We'll be right back.
robi tutaj, odbija całą Wielkopolskę, pokonuje jakiego Praszkę, to Państwo sprawdzicie. I on tutaj zaczyna rządzić, prawda? I robi jakby przestrzeń, byśmy powiedzieli, dla powrotu króla. Przestrzeń. Po tym zwycięstwie, ono było bardzo psychologiczne, po tym zwycięstwie zaczynają się dziać rzeczy nieprzewidziane. Tu na tej ziemi to było. Bo tu były pojedynki na tej ziemi, koło Krosna. Tu były te rzeczy się działy. Sprawdźcie to, drodzy Państwo. To Przemyśl, ziemia przemyska i krośnieńska sprzeciw... Bo to w Krośnie powinien był Wojniłowicz. Tutaj w Krośnie. Niedaleko. I on tutaj zablokował Szwedów. O tym się w ogóle nie mówi, tak? Potop szwedzki się kojarzy nagle, bo nikomu na tym nie zależy. Kler swoje, prawda, że Jasna Góra uratowała, cudowne. Co nie do końca jest też prawdą, bo tam szła odsieć Rzygockiego, pamiętamy, już z Żywca. On po prostu wystraszył Millera i Miller ustąpił, bo to nie była ani porażka, ani zwycięstwo, po prostu on ustąpił i odszedł. Natomiast ta ziemia pokonała tutaj. Wyspłodziła się i nigdy nie wpuściła. Ponieważ Karol Gustaw osobiście, drodzy Państwo, osobiście postanowił dać nauczkę przemyślaną, krośnianą, tutaj, dać nauczkę i osobiście, nie że wysłał dwóch generałów, ale osobiście się tu popatygował. I osobiście dostał po nosie. Jest taka książka Działania wojenne na terenie ziemi przemyskiej i stanowskiej w latach potoku, 55-57, i to otwiera oczy. Chociaż ona jest tak napisana tylko tak pobieżnie. Ale ona otwiera niesamowicie oczy. Jak ta ziemia przemysko-krosieńska uratowała nas z dwóch stron. Najpierw przed Karolem X, który pogryzł sobie zęby, armia przegrała pod Przemyślem, nie zdobyła Przemyśla ani Krosna, nie zdobyła po prostu, poszła na Lwów, ale się wycofała. I drugie, nie pokonał Rakoczy, tak? Ale trzecie jeszcze, co jest chyba najważniejsze, zaprosiła tu króla, który miał już wątpliwości. Jego morale było słabe, Jana Kazimierza, odstąpili go prawie wszyscy, no między innymi Jan Kazimierz, prawda? Znaczy nie Kazimierz, tylko Jan Sobieski i inni, prawda? Późniejszy król go odstąpił, wszyscy go odstąpili. To była grupa 6-7 osób, z czego trzech było leszczyńskich. Prymas Leszczyński był, podskarbnik Bogusław Leszczyński i kanclerz Jan Leszczyński. To też można nawet w Wikipedii znaleźć. Ci go nie odstąpili, jeszcze był biskup warmiński też leszczyński. Ale to tak przy okazji. A Konfederację Tyszowiecką tutaj niedaleko organizował też Samuel Leszczyński. Ale to tylko daje do zrozumienia, że są poszczególne rody, które nie umieją zdradzać i są poszczególne rody, które wręcz są destynowane po to, żeby zdradzać Polaków. I tutaj były roty, które nie pozwoliły, żeby tu weszli Szwedzi. To ja wam to mówię. I dlaczego to nie jest nagłaśnianie, nie mam pojęcia. Szwedzi nigdy tutaj nie zdobyli ani Krosna, ani Przemyśla. Na początku im się udawało przez tego Praskiego, który zwerbował tylko żołnierzy Polaków, żeby pomagać. Ale tu nigdy Szwedzi praktycznie nie byli i rozbili się o twierdzę przemyską, prawda? I gdyby nie to, i potem Jan Kazimierz, który idzie z Opola, właśnie z Głogówka przez tutaj Lubowlę, prawda, potem idzie Nowy Sącz, idzie... I tu dociera, do Krosna, i tu wydaje manifest w Krośnie. I gdyby nie ten manifest, prawda, i potem trasę, którą mu ten Wojniłowicz, który pilnował tej ziemi, przeciera do Lwowa, to nie byłoby po prostu tego ślubów lwowskich, nie było byłoby nic. To ja wam to mówię pierwszy. I to jest ta druga część, tej ziemi się trzeba pokłonić, a mówię to do kamery i do wszystkich Polaków, że przyjechałem tu też dlatego. Czyli dla Marii Konopnickiej, dla ludzi, którzy mieszkają, i dla pamięci. Pamiętajmy jeszcze o elemencie Konfederacji Barskiej, czyli Nowy Żmigród, Lubowla, prawda, Dukla, to wszystko miało sens jeszcze w czasie Konfederacji, ale to już będę mówił w czasie... Proszę Państwa, zanim rozpocznę wykład, powiem tak, ja nie jestem licencjonowanym profesorem. Ja jestem rodowym. Zobaczycie, jakie ja powiem rzeczy, których nigdzie nie wyczytacie, prawda? Ponieważ od takich wykładów właściwie w Polsce do tej pory mieli licencję, czy koncesję, byśmy powiedzieli licencję, no myślę, że no tak jest na świecie w sumie, profesorowi. Profesorowie historii i inni, prawda, którzy pokończyli fakultety historii generalnie. Ale niestety, jak to mówi profesor Kozłowski, inżynier, mówi, jak ktoś jest małym fałszerzem, czy tym, który, czy głupkiem nawet, byś powiedział, idiotą, to jest pół biedy, ale jak profesor jest człowiekiem, który fałszuje, czy jest idiotą, to jest bardzo niedobrze. I niestety w polskiej historiografii jest bardzo dużo fałszerzy historii. Ale ludzi, którzy generalnie, byśmy powiedzieli, nie wprost, expressis verbi fałszują, tylko omijają pewne fakty lub błędnie interpretują. Bo historia to jest umiejętność właściwego konstatowania, konkludowania i syntetyzowania faktów. Właściwego, a nie niewłaściwego, prawda? Tak jak niektórzy mówią, na przykład powstanie listopadowe niepotrzebne, powstanie styczniowe niepotrzebne, Konfederacja Barska niepotrzebna, to, że my tu jesteśmy niepotrzebne, w ogóle polskość jest niepotrzebna. To jest tragiczna konstatacja, niektórzy do tego prowadzą. Wręcz przeciwnie, drodzy Państwo, znamy zasadę natury, żeby coś się urodziło, coś musi umrzeć, tak? Tak jest w rolnictwie, tak jest wszędzie. My też wszyscy jesteśmy śmiertelni. Stefan Czarniecki na tej ziemi, który też to mówił. Ludzie są śmiertelni, Rzeczpospolita jest wieczna. I my za 100 lat na rzecz my nie będzie.
ani jednego. Ale ta pamięć, to nagranie i to, co wy przekażecie innym, prawdopodobnie zostanie. I po to też przyjechałem. Drodzy Państwo, tak cały czas o tym myślę, ale nie wiem, czy mogę sobie pozwolić na to, a jeżeli nie będzie powszechnej zgody, to pominiemy ten punkt. Ja bym chciał, wiecie Państwo, bo nie wiem, czy tutaj jest często śpiewana rota w ogóle. Ja bym chciał w ogóle jako marszałek sejmowego i obiecuję Wam, że ja doprowadzę do tego, że może nie jedynym hymnem, bo Polska powinna mieć kilka hymnów, prawda? Bo jest i Bogu Rodzica, i rota, i jeszcze, ale doprowadzę do tego, że rota będzie hymnem narodowym. Bo to nie jest stara pieśń. I to nie jest stary utwór. To jest niewiele ponad 100 lat, prawda? Ale on jest tak mocny i być może on tak wyzwolił emocje w Polakach, że zaraz później dzieją się cuda. Czyli dzieje się 1905, potem się dzieje, wiadomo, od niepodległości 1916, bo to nie jest prawda, że w 18 odzyskaliśmy niepodległość. To jest pierwszy fałsz historyczny. Niepodległość odzyskaliśmy 5 listopada 1916 roku, czyli to jest 2 lata wcześniej, powstaje Rada Regencyjna, powstaje Królestwo Polskie, później dopiero przyjeżdża Piłsudski i tworzy państwo masońskie, prawda, czyli II Rzeczpospolitą. A prawda jest taka, że powstała najpierw Królestwo Polskie. Drodzy Państwo, jest taka zgoda, żeby zaśpiewać rotę? Czy możemy wstać i zaśpiewać tę rotę? 4 zwrotki. Ja nie znam wszystkich, ja może podejdę, ale kto zna, to pomoże. Pan Jerzy chyba zna wszystkie. Zna Pan, Panie Jerzy, wszystkie? Dawno nie śpiewa. Ale tyle, co możemy, słuchajcie. Ale możemy włączyć. Albo włączmy, no. Możemy, super. Jak możemy, to bardzo dobrze. To bardzo proszę. Bo widzicie Państwo, musimy się też chyba uczyć roty wszyscy, bo nie każdy wie, że są 3. 4. Możemy wstać? Trzeba. Skąd nasz ród, pewna trwa, wyszmoczy, a zimny naród, polski ród, królewski szef piastowy, niedobry wywoz, niebiec ród, Państwu.
Dziękuję Państwu bardzo. Drodzy Państwo, tam są takie słowa klucze. Mogę usiąść, drodzy Państwo? Tam są takie słowa klucze w tej rocie. Przechodzę już do meritum. To znaczy ród, prawda? Mowa, królewski szczep, ród piastowy i jeszcze inne słowa klucze. To jest naszpikowane symboliką tekst, który jak umie ktoś czytać, na przykład chylę czoła. Jeszcze mój ojciec zawsze mówił czołem, prawda? Szlachta mówiła kiedyś czołem, bracie. Nie mówiła dzień dobry, witam cię i tak dalej, mówiła czołem, chylę czoła, prawda? Czoło to znaczyło, że po prostu tak, pomyślunek, mózg, prawda? Witam cię moją witalnością, moją wiedzą, witam cię. Proszę Państwa, dlaczego pozwoliłem sobie taki zrobić, kończąc jeszcze ten wątek, że nie jestem profesorem, bo ja skończyłem akademię, kończyłem wydział finansów i zarządzanie, byśmy powiedzieli, ale poprzez chyba 8 czy 10 lat ostatnich bywałem tylko w bibliotekach, archiwach i tak dalej. I szukałem pewnych informacji, znajdowałem to w rękopisach. Swoją drogą pan mi powiedział informację tutaj, kustosz muzeum, że w oryginale są trzy tylko ręcznie pisane roty konopińskich, zachował się jeden w Bydgoszczy i ta czwarta zwrotka jest jakby niepewna, bo generalnie te trzy zwrotki były pierwsze, prawda? Ale myślę, że jako Polacy spokojnie, nieważne czy napisała to w tym momencie konopiska czy ktoś inny, my uważamy, że ta rota jest czymś wspaniałym, czymś takim, że mogą nam zazdrościć. Oczywiście w ostatniej zwrotce pada tak nam dopomóż Bóg. Ten element, zauważcie Państwo, nie ma go w hymnie na przykład Mazurka Dąbrowskiego, prawda? Tego elementu Boga, tak? Chociaż tutaj na początku jest ród i konopiska, prawdopodobnie słowo ród w pierwowzorze kiedyś, jeszcze w religii słowiańskiej, było utożsamiane z Bogiem, prawda? Proszę Państwa, dlaczego tak zawarłem naszą historię, dlaczego zainteresowałem się historią, genezą upadkiem? Bo ja uważam, że jeżeli ktoś chce tworzyć coś, ja tak uważam, to najpierw powinien przeanalizować, dlaczego coś, co było poprzednio, się zawaliło. Co było przyczyną, żeby drugi raz tych błędów nie popełnić, prawda? I oczywiście każdy wie, że ustrój Rzeczypospolitej przypomina troszkę albo łódkę, która ma kapitana i wiosłujących, albo przypomina gmach, który ma poszczególne piętra i dach, prawda, zwieńczony. Oczywiście łódka brzmi lepiej, ponieważ tam jest kapitan, tam są sternicy, czyli mówi się, kto jest za sterem rządu, prawda? Są wioślarze, prawda? Jest lewa strona, często mówimy o takiej łódce jeszcze starego typu, gdzie byli wioślarze i to wielu wioślarzy, czyli naród. Jedni powinni, wszyscy powinni harmonijnie wiosłować, prawda, żeby nie było tak, że jedni z lewej inaczej wiosłują, inni z prawej jeszcze inaczej wiosłują, prawda. I nie będę się tutaj jakby koncentrował na problemie aktualnym, prawda, nazwijmy to aktualnej sytuacji w Polsce, ale to, co powiem, nie ukrywam, będę odnosił i będę jeden do jednego jakby tutaj takie aluzje Państwu podawał do tego, co się dzieje. Otóż, drodzy Państwo, można zacząć od samego początku, prawda, czyli tak szybko przelecimy. Tam jeszcze ekonomistka napisała szczep piastowy. To jest o tyle istotne, że tu mamy do czynienia z pewną dynastycznością. Jesteśmy królewski szczep piastowy. To ma ogromne znaczenie genealogiczne. Nie jesteśmy królewski szczep i mogła napisać przecież Jagielloński. Mogła napisać na przykład jakiś tam. Mogła napisać. Dojdę do tego w pewnym momencie, dlaczego napisała piastowy. To jest bardzo ważne słowo. Tam jest prawie każde słowo bardzo ważne. To jest słowo monarchiczne. Drodzy Państwo, czasy świetności Najjaśniejszej Rzeczypospolitej to jest XVI wiek. To są czasy Zygmunta Starego. Tak się złożyło, że wtedy to były największe czasy te świetności naszego samorządzenia się, czyli sejmikowania, prawda? To jest szczyt apogeum sejmikowania. Czyli struktura sejmików powiatowych, generalnych i sejmików sejmowalnych przypada na okres naszego złotego okresu Rzeczypospolitej, czyli Zygmunta Starego. Jak zaczynamy demontować te sejmiki w różny sposób, poprzez liberum veto i tak dalej, to zaczynamy tracić powoli niepodległość. I ja to udowodnię Wam dzisiaj, bo ten wykład ma też pewne rzeczy udowodnić, prawda? Proszę Państwa, przypomnijcie sobie, ja Was troszkę tutaj zachęcę do tego, żeby poszukać, jak już się skończy wykład, gdzie tu się odbywały sejmiki. Otóż tu się odbywał bardzo potężny sejmik generalny, ale bardzo potężny, jeden z najważniejszych w Rzeczypospolitej. Śmiem twierdzić nawet, że te sejmiki uczyły koronę, bo pamiętajcie Państwo, że to była część korony i różne ziemie i różne województwa, najczęściej to były nazywane ziemie, prawda, ziemia chełmska, ziemia przemyska, ziemia ruska, czerwona, ziemia czerwieńska, grody czerwieńskie, to mniej więcej było kiedyś to nazywane.
Ale oczywiście powiaty też były, powiaty, które były jednostką sejmikową, powiecu. Dzisiaj nie rozumie się, co to jest powiat. Powiat znaczy, że jest tam sejmik. Dzisiaj nie ma sejmików w powiecie, a przecież etymologicznie powiat oznaczał, że tu jest sejmik. Dlatego miał tą, ten sejmik ograniczał zakres jakby jurysdykcyjny, prawda? Ten sejmik tu rządzi, tak, sejmik, powiatowy. A generał był w Sądowej Wiśni. Jeden z najważniejszych generałów w Polsce był w Sądowej Wiśni tutaj, prawda? Ale sejmiki już takiej mniejszej rangi były też w Krośnie, były w Przemyśle. Bardzo duże sejmiki były w Chełmie i dużo sejmików, i potężna ziemia, to jest Winnica, prawda? Potężna ziemia, nomen nomen, tam się chyba urodził Poroszenko, tak swoją drogą, prawda? Czyli ma jakby też korzenie, bo to przechodzi jednak z pokolenia na ten sposób administrowania, prawda? Sejmikowania. Drodzy Państwo, czyli można ten okres złoty, można by o tym okresie mówić. Ja genezę tutaj upatruję w sejmikowaniu, w sejmach walnych. One były bardzo solidne, mądre, roztropne i tak dalej. Czyli system, ja to szybko przedstawię, ten polityczny polegał na tym, że osoby z danego okręgu, no wtedy niestety szlachta sobie uzurpowała prawo. Dlaczego by długo o tym mówić? Już robiono wtedy z chłopa, znaczy z kmiecia, czyli takiego człowieka, dzisiaj się nazywa to rolnik, prawda? Kiedyś to był kmieć. To był kmieć, pamiętacie, to był ktoś, prawda? Najważniejszy w państwie. Zresztą Kazimierz Wielki powiedział, że on się oprze o kmieć, jemu szlachta jest niepotrzebna, ani rycerstwo. On się oprze na chłopach, zrobił bardzo dobrze. Zrobił bardzo dobrze, bo dlaczego? Bo się uczył od ojca. A ojciec kim był? Łokietek, Władysław, ziemi brzeskiej, Grześ Kujawski. I Łokietek powiedział, na chłopstwie w postawie, na kmieciu w postawie, bo wtedy nie było chłopstwa. To dzisiaj się mówi, że nie było chłopstwa, wtedy byli kmieci. I jak była linia piastowska, czyli linia, pije do Konopnickiej wyraźnie. Była linia, na której się kończy. Jest Łokietek i jest Kazimierz Wielki. Ostatni z dynastii piastowskiej. I jeszcze ewentualnie Jadwiga, prawda? Ale ona już bardziej antagawańska. Potem już wchodzimy w dynastię nie Piastów, tylko Jagiellonów, tak? Czyli Władysław Jagiełło, etc., etc. A potem wchodzimy w dynastię Wazów i potem w dynastię królów elekcyjnych. Ale i z tym nie wszyscy byli Piastami. Którzy byli, to później powiem. I teraz, drodzy Państwo, ten moment kluczowy właśnie, skąd się zaczęło to całe nieszczęście, prawda? Dlaczego tak się stało? Dlaczego zaczęły być to procesy, czyli zamyka się dynastia piastowska, która oparła się na kmieciach i zaczyna się okres nadawania przywilejów szlachcie i szlachta powolutku, niestety to muszę powiedzieć, z kościołem, zaczyna uciskać tego, co pracuje na dobro narodowe dzisiaj też. Czyli na kmieciu, nazywając ich powoli inaczej. I dzisiaj już nie ma kmiecia, a ja to przywrócę, czy przywrócimy to wspólnie, tylko jest chłop, no ale to już komuniści to mówili, na szczęście i poprzednicy nasi, na szczęście teraz już jest rolnik. No to trochę lepiej to brzmi, ale o kmieciu nikt chyba nie słyszał tutaj, prawda? Są tu kmieci jacyś? No nikt nie słyszał, prawda? A pewnie są. Czyli to był, kmieć to był kimś, to był pan, prawda? To był ktoś, kto miał kawał ziemi i gospodarzył na niej. I to był ten pierwotny i wiecowanie zaczęło się od wsi. To dopiero później przed sołtys, bo na początku był starosta generalny na wsi i tam się zbierało na wsi. Ludzie się zbierali i oni podejmowali decyzje. I to sejmikowanie, czy wiecowanie zaczęło się od wsi, od kmieciu. I to trzeba pamiętać. To jest nasza tradycja od dziadów do pradziadów. I tutaj wyraźnie Godowiska nawiązuje do tego ostatniego, mając nadzieję prawdopodobnie, żeby wrócił ten system rządu. Nie despotyczny, nie jakiś inny, tylko po prostu zdrowy monarchizm, oświecony, polegający na takim mniej więcej systemacie. Że ludzie od dołu sobie tworzą prawo, a u góry jest król, który chce coś stworzyć. I gdzieś na Sejmie ścierają się te poglądy. Król mówi to, ziemia mówi to. Trzeba to utrzeć. I tu się uciera prawo, które w końcu się zgadzają stany, czyli Sejm, Senat, Senat stojący przy królu, król to podpisuje i wchodzi w życie. Mniej więcej nakreśliłem Państwu system naszych rządów. Niektórzy nazywają to demokracją szlachecką. Bardzo dużo jest naukowców, profesorów piszą. To jest nieprawda. U nas nigdy nie było demokracji szlacheckiej. To jest pierwsze, co muszę zdementować. To nie było nigdy demokracji szlacheckiej. U nas była republika, bo sama nasza nazwa, zobaczcie jak my się nazywamy. Najjaśniejsza, bo to jest matka matek, tak? Najważniejsza nasza matka, ojczyzna. Swoją drogą, jak etymologicznie to brzmi, ojciec, ale ojczyzna, czyli rodzaj żeński. Ziemia, rodzaj żeński. Zobaczcie, jaka ważna jest tutaj, jaki ważny jest rodzaj żeński w naszym języku polskim, prawda? I porzucił naszej mowy. Pisze o tym Konopnicka. Ona wie, że bez mowy nic się nie uda. Żadne angielskie, żadne tam inne, polska mowa. To jest kwintesencja. Drodzy Państwo, i cały czas będę musiał wracać do tematu, do początku. I
ten system pozwalał nam bardzo sprawnie funkcjonować. Dlaczego on się zaczął rozregulować? Ano właśnie dlatego, że tu jest troszeczkę taka teoria spiskowa, że Zygmunt August zmarł bezpotomnie. Pamiętacie Państwo królowa Bona, pamiętacie Państwo Radziwiłłówna, Barbara, które się nie pozwalają żenić, pamiętacie Państwo, że ona szybko umiera, dziecko umiera, że to jest mezalians, że Radziwiłłowie to mezalians i tak dalej, i tak dalej. Faktem jest, że Zygmunt umiera i Rzeczpospolita nie wie, co ma robić teraz, bo ona zawsze byli królowie dziedziczni, a tu nie ma dziedzica. No i Jan Zamoyski wymyślił, że od tego czasu będą królowie elekcyjni, że szlachta w końcu ma takie prawo, że nawet sobie króla może obrać. No w końcu możemy sobie obrać króla. Po czym? Po 300 latach dopiero Europa do tego dojrzeje, prawda? Chociaż dzisiaj nie ma elekcyjnych królów, jak są elekcyjni prezydenci. Wtedy to było nie do pomyślenia. Myśmy byli, wyprzedziliśmy Europę jakieś 300-400 lat. Tym systemem ustrojowym, że my możemy sobie obrać króla, co okazało się w dłuższej perspektywie wielkim nieszczęściem, o czym zaraz powiem. No i rzeczywiście wybieramy pierwszego króla, niefortunnie, bo jest z nim Henryk Walezy. Pamiętacie, Francuz, który siedział tu i nagle jego brat tam ginie, on zostaje królem Francji, no wiemy do wyboru. Albo Królestwo Polskie, czyli myśmy dobrze wybrali, bo okazało się, że wybraliśmy człowieka, który został królem Francji. Czyli to był rzeczywiście człowiek oświecony prawdopodobnie, chociaż za nim się ciągnie nos świętego Bartłomieja. Czyli rzeź chrześcijan, to tak, to by trzeba mówić. Ale generalnie on jednak wybiera. Pamiętacie Państwo, przy niego tam proszą na kolanach, żeby został Rzeczpospolitym ucieka. No dobra. Kolejna lekcja zostaje Stefan Batory. Bardzo ciekawa postać. Walczył o nasze Pomorze. Nie mógł zrozumieć, dlaczego my nie walczymy o morze. Prawda? Wprowadził mennicę i inne rzeczy. Bardzo ciekawy człowiek. No i po nim wchodzi już dynastia Wazów, bo zbliżamy się do dynastii Wazów, czyli Zygmunt III Waza, Władysław IV i wchodzimy na Jana Kazimierza. To jest dynastia Szwed. Byśmy powiedzieli troszkę skoligacona ze szwedzką, którzy niestety wpisywali sobie swoją tytulaturę, bo kiedyś królowie wpisywali sobie taką tytulaturę. Dzisiaj jak prezydent, jest to prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. To jest jego tytulatura, tak? On ma taki tytuł. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, dyrektor Muzeum imienia Marii Konopnickiej. Takie są dzisiaj tytulatury. Ale kiedyś one były bardziej skomplikowane i on w tytulaturze wpisywał sobie król Polski, książę Litwy i tak dalej, Smoleński, Czernichowski i tak dalej. To dużo, sprawdźcie to, prawda? Zamiast wenedyjski wpisywał wandalski, ale to nieistotne. I wpisywał też król szwedzki. No i to był konflikt. Jak to król Szwecji? No przecież jest król Szwecji Karol X, prawda? Znaczy, jak... No i zaczął się problem wtedy, jak się z tą tytulaturą, że były dwóch królów było szwedzki. Więc ci królowie elekcyjni bez kontroli trochę szlachty no, nadużyli tej tytulatury i to powodowało nieznaczne konflikty. I teraz pojawia się moment, w którym ja zaczynam ten wykład, przepraszam, tak długi był wstęp, i pojawia się Jan Kazimierz. To jest brat Władysława IV, to są czasy mniej więcej połowy XVII wieku. Człowiek, który wybrał raczej drogę duchową i wyjechał z nim do Rzymu, zapisał się do takiego kolegium w Loreto, jezuickim, i on tam postanowił zostać po prostu, zrobić karierę kardynalską wreszcie, bo wtedy wiadomo, jak to był brat króla, to on szybko zostawał kardynałem i był wyświęcony. Krótko mówiąc, były tylko dwie możliwości. Albo idziesz na ścieżkę duchowną i zostajesz co najmniej biskupem, jak nie kardynałem, albo idziesz na ścieżkę administracyjną, zostajesz co najmniej jakimś tam księciem czy królem ewentualnie. On wybrał tą pierwszą, czyli wybrał duchowieństwo. I rzeczywiście już prawie był, dlatego mówią o nim, niedonoszony kardynał, bo nie załapał się jeszcze na wyświęcenie kardynalskie, niedonoszony kardynał, kiedy nagle Władysław IV, który ożenił się z Ludwiką Marią, znaczy ona się nazywała Maria Ludwika, ale w Polsce był taki kult maryjny, że nie pozwolono używać słowa Maria. Wtedy nie wolno było używać imienia Maria. Więc ona jako Maria Ludwika musiała przestawić ten szyk i dlatego się mówi dzisiaj Ludwika Maria, prawda, francuska, która była żoną jego brata, no i on w tym pakiecie szlachta zmuszała go, zostaniesz królem polskim, jak ożenisz się też z tą, ja bym ją nazwał też kobietą opatrznościową, to tak przy okazji odnośnie kobiet powiem kilka słów, kobietą opatrznościową z tą Ludwiką Marią, tak ją będę tytułował, ona była Maria Ludwika, ale będą Ludwika Maria, żeby szanować naszych przodków. No ci Marie noszą imię na Marię, ale nie doceniają tego, prawda, że mają imię Marię, które kiedyś nie wolno, ksiądz nie miał prawa ochrzcić, prawda, nie mógł. Co najwyżej później zmieniona Marianna, jak widzicie swoje metryki, to później była Marianna, prawda, nie było Marii. Dopiero w XX wieku zaczęło się, nie wolno było, było zastrzeżone tylko do Marii. I otóż szlachta dochodzi do wniosku, bo mówimy już o czasach królów elekcyjnych, że dobrze by było, żeby taki właśnie uduchowiony człowiek wrócił do Rzeczypospolitej i w tej rządzi, prawda? No i rzeczywiście ściąga go z tego Rzymu, tego Jana Kazimierza,
On w międzyczasie jeszcze zdradził taką historię, to jest taka ciekawostka, ona ma jakieś znaczenie, powiem panu, państwu jakie. Otóż wtedy Hiszpania to były czasy też podbojów kolonialnych. Polska nigdy nie była państwem, która miała ambicje kolonialne. Myśmy raczej, jeżeli toczyli, to myśmy się chcieli rozrastać wszerz i wzdłuż, ale nie mieliśmy ambicji kolonialnych. Nigdy nie mieliśmy ambicji kolonialnych. Jak ktoś powie, że Madagaskar, Benioski nie był Polakiem, tylko był Węgrem, to po pierwsze, a po drugie on tam pojechał w imieniu Francji spacyfikować Madagaskar, jego okrzyknięto królem. No więc nie jego wina, że myśmy zostali, mieli królestwo Madagaskaru, tak przy okazji, prawda? Ale myśmy nigdy nie robili ekspedycji, nigdy nie robiliśmy ekspedycji kolonialnej. Natomiast wszyscy pozostali praktycznie w Europie, czyli Niemcy, Francja, szczególnie Francja, Anglia, Hiszpania i Portugalia, prawda? Portugalia to południowa, prawda? Hiszpania to środkowa, południowa Ameryka, ale też Stany Zjednoczone, pamiętajmy, Hiszpanię. No i Wielka Brytania szczególnie sobie upodobała północną Amerykę, prawda? Ale nie tylko, bo i wiemy Indie, prawda? I Australię. To były wyprawy kolonialne, żebyśmy się tak umieli umiejscowić, w jakim jesteśmy czasie. I w tym czasie właśnie Jan Kazimierz dostaje taką ofertę nie do odrzucenia, że zostanie królem Portugalii. Że Polak będzie królem Portugalii. To też było takie nowum też, nie tylko w Polsce, że Polak będzie królem, a właściwie wicekrólem, ponieważ wtedy administrowała Portugalią Hiszpania, był król Hiszpanii, to nie mogło być dwóch króli, no to on będzie królem Portugalii, ale będzie w Hiszpanii nazywany jako wicekról. I on tam pojechał, ten Jan Kazimierz, i tam niestety go w pewnym momencie w porcie francuskim internowano i 2 lata siedział we Francji, zamknięty w więzieniu. Ten nasz król siedział 2 lata w więzieniu, jeszcze nie król, niedoszły król, siedział w więzieniu, no bo chciał. Francja się bała i dzisiaj się boją kogo? Mądrych ludzi na tronie, tak? Francja się niesamowicie bała, że jako król Portugalii Jan Kazimierz z takim przygotowaniem, czyli polski Sarmata, z takim przygotowaniem on tutaj zrobi porządek, prawda? I 2 lata go trzymali i wypuścili go tylko pod takim warunkiem, tam była oczywiście delegacja wysłana, pertraktacje, że nigdy nie zamachnie się, znaczy nigdy nie będzie kandydował na trony zachodniej Europy, prawda? No ale on już nie kandydował, nigdy dostał ofertę polskiego tronu, więc to Francję też uspokoiło. I tak rzeczywiście się stało. Drodzy Państwo, zostaje tym królem polskim i oczywiście co robi Jan Kazimierz? Mówi, słuchajcie, rządzenie nie jest takie trudne. Musimy zwiększyć ilość armii, ale uporządkować sprawę królestwa. Król nie może być elekcyjny, ponieważ jest to duży błąd. Król musi być albo dziedziczny, a jeżeli się upieracie, że musi być wybierany, to wybierajcie sobie 2 króli. Jednego, który rządzi, i drugiego, tak zwany vivente rege. Nie wiem, czy coś wam to państwo mówi, ale vivente rege to był taki król, który był wybrany za życia, gdzie byśmy powiedzieli wiceprezydent, prawda? Znowu 300 lat wyprzedziliśmy na przykład Stany Zjednoczone. Ale to Zygmunt August był wybrany za życia króla. Tak, był taki przypadek Zygmunt August, ale oczywiście szlachta wyjątkowo się na to zgodziła. Być może jeszcze tam jakiś byśmy znaleźli w historii. Ale właśnie on powiedział, wróćmy do tej tradycji vivente rege. Nie był pewnie to rzeczywiście pierwszy przypadek. Ale żeby była, bo wtedy było tyle łatwiej, ma pan tu rację, mówcie głośno, że wtedy i tak mniej więcej wiadomo było, kto będzie dziedziczył, prawda? Bo to były też monarchie w jakimś sensie dziedziczne, ale też Sejm się musiał zgodzić. Czyli jak był tam najstarszy, to wiadomo, że dziedziczył. No tutaj są wyjątki, tutaj byśmy powiedzieli, Kazimierz Jagiellończyk, prawda? Często bywało tak, że nie ten, co miał, najmłodszy dziedziczył, a nie najstarszy. Ale to są inne kategorie. W każdym razie szlachta. Żebyście Państwo zrozumieli, kto ma być królem Polski dla szlachty, bo szlachta uzurpowała sobie prawo do reprezentowania narodu. Nawet sama się traktowała, że oni są naród, a reszta to już jest chłopstwo, to nie. Ale oni uważali, że król to jest w ogóle klucz. Dlatego oni dobierali małżonków, oni decydowali, jak wychowywać dzieci królewskie, tak? Żeby było to jasne. Tak zresztą było w całej Europie. I rzeczywiście tu Jan Kazimierz uważał, że opatrznościowo powiedział, że on stawia jakby warunek taki, że szlachta na początku powiedziała, no to rozpatrzymy to później, zobaczymy, jak ty rządzisz. Natomiast było kilka później takich tutaj potyczek, bo były wojny cały czas, prawda? To z Moskwą, tutaj pod Beresteczkiem, przecież Jan Kazimierz okazał się strasznym strategiem. Niewielka ilość wojska pokonała 100-tysięczną armię. To jest niesamowita rzecz, co się stało pod Beresteczkiem, z Janem Kazimierzem. Duchowny okazał się niesamowitym wojownikiem, niesamowitym człowiekiem. Pamiętacie Państwo, jak było w starożytnej Sparcie? Wybierano 2 bożów. Jeden, jak będzie pokój, a drugi, jak będzie wojna. Bo ten, co ma wojnę, to musi być energiczny i tak dalej, a ten to może być taki lelum polenum, prawda? A Jan Kazimierz był takim lenum polenum, szlachta miała święty spokój, żeby nie było za dużych podatków i tak dalej, a on się okazał takim wojownikiem, typem osobowościowym wojownika, który powiedział, że tak nie można rządzić, prawda? I te reformy ustrojowe, które zaproponował, nie przeszły. I co się dzieje? I może by się to rozeszło jakby po kościach, mielibyśmy tylko w naszej historiografii jeden z epizodów życia jednego króla elekcyjnego, ale nieszczęście polegało na tym, że te wahanie się szlachty wykorzystała Szwecja. Te wahanie się szlachty wykorzystała Szwecja, która
pomyślałem sobie tak, jak oni to zrobią, to będzie za późno. Zróbmy to wcześniej. I znowu wchodzimy w etap, drodzy Państwo, bardzo ważny w dziejach Europy, który ma implikacje do dnia dzisiejszego, czyli wchodzimy w etap reformacji. Nie wiem, czy Państwo wiecie, za rok będzie 500 lat, jak Luter wbił gwoździem. 1517-2017. 500 lat reformacji Lutra, prawda? Czyli już jest protestantyzm w Europie, prawda? Szwecja jako jedna z pierwszych przechodzi na protestantyzm, Niemcy przechodzą na protestantyzm, katolickie w Europie są Hiszpania, Portugalia, Francja, Anglia, wiecie, Henryk, 6 rządów, 8, prawda, przechodzi na anglikanizm z kolei, nie na protestantyzm, tylko na swój narodowy kościół, prawda? Tu mamy z tej strony akurat prawosławnie, prawda, to jest inna odmiana. I praktycznie jest, czyli Habsburgowie, czyli Austria, byśmy powiedzieli, Francja i my. I my. To się trzyma do czasu, znaczy to funkcjonuje do czasów dzisiejszych, tylko że dzisiaj już chrześcijaństwa w Europie nie ma. Ja pierwszy Państwu komunikuję. Jak ktoś mnie widzi, to wie, hello, chrześcijaństwa już w Europie nie ma. Jedynym bastionem to jest jeszcze Polska. We Francji, we Włoszech, gdziekolwiek już jest poniżej 10% chrześcijaństwa. Poniżej 10%. To już jest ułamek. U nas 10% to wynik, to u nas jest chyba 10%, nie wiem, protestantyzmu czy prawosławia, nikt tego nawet nie widzi, prawda? To u nich taki element jest w tej chwili chrześcijaństwa. W Europie już nie ma chrześcijaństwa. To, co jest w tej chwili, bo my chcemy, żeby oni bronili chrześcijaństwa, ale już nie ma kim. Po prostu już nie ma. My jesteśmy tu wyspą w Europie, o czym się w ogóle nie mówi Polakom, jesteśmy wyspą chrześcijańską. Dlaczego to zaraz Państwu później powiem? Dlaczego tak jest? Bo to wynika z natury, z naszej tradycji. Myśmy byli od zawsze narodem chrześcijańskim. Od zawsze byliśmy chrześcijańskim, bo chrześcijaństwo oznacza mesjanizm, nie oznacza Chrystusa. Jezus to jest postać człowieka, uznanego przez kler jako Boga, który w pewnym momencie pojawia się na arenie, byśmy powiedzieli, świata, bo to jest człowiek przede wszystkim, i wprowadza swoją filozofię, która jest uznana później za obowiązującą w religii katolickiej, rzymskokatolickiej, czyli byśmy powiedzieli w rycie rzymskim, nie w rycie konstantynopolskim, nie w rycie innym, tylko w rycie rzymskim, prawda? Tu wchodzi liturgia, sobór trydencki i tak dalej. I sobór trydencki, który był zwołany właśnie w odpowiedzi na reformację, zaraz później. Czyli msze po łacinie i tak dalej, kultura łacińska, byśmy powiedzieli. I w tej właśnie, w tej konfiguracji, czyli wojen religijnych, Moskwa to prawosławie, Niemcy, Brandenburgia to już są protestanci, prawda? Szwedzi przychodzą i mówią Szwedzi tak. Polska jest tu zagrożeniem dla Europy, jeżeli Polskę nie zławimy protestancko, znaczy nie zławimy tego chrześcijaństwa w Polsce, papistów oni to nazywali wtedy, czyli tych, co uznają papieża, to będzie się źle w Polsce działo. My nigdy jako protestanci już to nie wygramy. I Karol X pobiera pożyczki w Hiszpanii, Portugalii, szczególnie w Portugalii. No menomen, zobacz, Portugalii bierze, zaciąga ogromne pożyczki na wojnę i wie, że Polska jest słaba, że rzeczywiście prawdopodobnie wygra. Namawia go do tego niejaki Hieronim Radziejowski, szlachcic, który skłócił się z Janem Kazimierzem, tak chodziło o żonę, to z Państwa możecie sprawdzić. I on namawia tego Kazimierza, mówi, słuchaj, tu nie ma żadnych twierdz w Polsce. Polacy to taki dziwny naród, że oni się w ogóle nigdy nie bronią. Oni się w ogóle nie przygotowują do wojny, bo oni wszystkich traktują swoją miarą. To znaczy ja. Drzwi otwierają, bo przecież mnie ja nie okradam, to mnie też nie okradną, tak? Ja tylko nie napadną, to mnie też nie napadną. No my potraktujemy, prawda, w ten sposób innych i ten Karol X nie chciał w to wierzyć. On tu szpiegł wezwał. Mówi, sprawdźcie mi twierdzę. Oni mówią, nie ma twierdz. Jest jedna w Gdańsku, a druga jest w Kamieńcu Podolskim. Polska nie ma twierdz w ogóle. A w Szwecji wtedy całe brzeże było twierdzami naszpikowane. Wszystkie pieniądze wydali. To była taka, nazwalibyśmy ekonomia militarna, tak jak było za Hitlera, prawda? Czyli wszystkie pieniądze szły na zbrojenia, prawda? No i jest w tym jeden tylko problem, że w pewnym momencie trzeba wywołać wojnę, bo ludzie nie mają co jeść. To było Hitlera. Przecież Hitler miał ten sam problem. On już nie mógł nakarmić społeczeństwa, dlatego wywołał wojnę. Tam już prowadzono racjonowanie żywności. Mało kto wie, 39 rok. Bo ta gospodarka, która prowadzi do zbrojenia, no niestety prowadzi do tego. I to się stało z Karolem X, który przede wszystkim mu chodziło o to, żeby złupić Polskę. Nawet nie wiedział, jak to jest wydajne, ale przede wszystkim złupić kościoły wszystkie, okraść kościoły, zniszczyć kościoły katolickie. To była, dzisiaj byśmy powiedzieli, to był atak na chrześcijaństwo polskie. Dogadał się z Brandenburczykami, bo potop szwedzki nie jest prawdą. W historiografii europejskiej wcale się nie zna takiej wojny jak potop szwedzki. Abyście komuś powiedzieli Państwo, potop szwedzki, nie powiedzą, nie wiem, o co chodzi. Jak będzie wojna północna druga, po tej wojnie 30-letniej, to każdy powie, a wojna północna, okej, wiemy o co chodzi. Czyli niemiecko-szwedzka przeciwko, no tak, niemiecko-szwedzka. Bo to była wojna niemiecko-szwedzka przeciwko Polsce. Potem dołączyła jeszcze Moskwa i inni dołączyli jeszcze i Rakoczu na końcu, prawda? Czyli to było wszyscy na jednego. Bijmy katolicką Polskę, bo wszyscy mieli inną wiarę. A Polska była bogata. To masz dwa w jednym. Tłumisz ruchy katolickie i jeszcze bogacisz się, bo Polska bogata. Proszę Państwa, z jednego kościoła, których tu były tysiące,
Niektórzy mówią, że tony złota, ja powiem, że kilkadziesiąt kilogramów złota się zdobywało, Szwedzi zdobywali. Szwedzi byli tak pazerni na to złoto w kościołach, że oni jak uciekali stąd, znaczy nie stąd, tylko tutaj, bo byli zblokowani w dolinie, jest tu Sanów Wisły, to oni nie mogli porzucić tego złota. Czarnecki się śmiał z tego, nawet mówi, poczekamy, bo oni tak nie uciekną, bo te złoto ich trzyma i oni nie uciekną dalej. I tak było. Oni odzyskiwali, bo oni byli tak do tego złota, że nie potrafili uciekać. Bo oni na całe życie mieli majątek i nie potrafili, nawet się topili z tym złotem, bo tu kry były, tu się 300 osób, nie, wszędzie to złoto im odebrało rozum. Myśmy byli tak bogaci. Ktoś powiedział ostatnio na Sejmie Manem, że trzeba by odszedł zażądać rekompensaty. Oczywiście biblioteki wszystkie nam okradli, tak? Bo myśmy byli bogaci. Kościoły okradli, ale nie tylko, że okradli, palili i niszczyli. Zamki wszystkie palili i niszczyli. Jak zobaczycie Państwo jakikolwiek zamek zniszczony, to możecie być pewni, że czasy potopu. Hitler to jest pikuś przy tym, co zrobił Karol X Gustaw. Ale oczywiście robił to z nienawiści do religii chrześcijańskiej. Bo nie było intencji, no okradłeś, to idź. Nie, on okradł, niszczył, spalił, zburzył. Tak? To jeszcze był ten wandalizm, ten typowy właśnie wandalizm, byśmy powiedzieli, czy taka natura, byśmy powiedzieli, wikingowa, prawda? Zniszczyć. I tutaj oczywiście jeszcze wracamy, jeszcze raz dziękuję ziemi kościńskiej, że przeciwiła się tej byśmy powiedzieli, pierwszej próby dechrystianizacji Polski, bo to była pierwsza próba. I to jest Jan III Kazimierz, znaczy Jan Kazimierz. I Jan Kazimierz mówi, słuchajcie Polacy, ja was uratuję. On ucieka z Polski, bo Karol X, to pamiętacie Państwo, pod ujście wchodzi z armią kilkudziesięciotysięczną. Polska szlachta widzi, że nie jest zorganizowana, poddaje się pod ujściem, on zdobywa całą Wielkopolskę, Warszawę, no całą Polskę zdobywa. Został mu jeden mały element, Lwów. Lwów, który był centrum, do dzisiaj jest centrum, do dzisiaj jest centrum polskości. Lwów. Do dzisiaj jest centrum polskości. Lwów. Wilno i Kraków, bo to były trzy nasze elementy, byśmy powiedzieli, uniwersyteckie, prawda? I wszystkie trzy królewskie. Uniwersytet Królewski w Krakowie, Uniwersytet Królewski w Lwowie i Uniwersytet Królewski w Wilnie. To były te trzy elementy, bez tych trzech filarów właściwie Polski nie ma. I Kazimierz mówi, zniszczyłem Kraków, znaczy on nie zniszczył Krakowa. Kraków, właśnie Krakowa nie zniszczył w bardzo ciekawy sposób. To też wam Państwu powiem, jak to było. Karol X zamarzył sobie, że jego największą osiągnięciem w całej Europie to się rozniesie, jak on zburzy Wawel. Jak on zniszczy Wawel, bo to była siedziba oprócz Wilna, bo nasi królowie są w dwóch kościołach, są w Wilnie i w Krakowie, prawda, w kryptach. Jak on to na oczach świata, tych wszystkich chrześcijańskich naszych królów tam zniszczy to wszystko, to no to mu historia, to Europa ta już protestancka, no po prostu będzie, wiecie jak we Francji rewolucyjnie robiono, prawda? Czyli dźgano i groby i bezczeszczono te groby. I on miał taki zamiar, bo wszystko niszczył po drodze. Ale Kraków, tam bronił Czarnecki Stefan, to wam coś mówi, prawda? Stefan Czarnecki. Wtedy on nie był, znaczy nie był hetmanem, bronił. Czarnecki wymyślił sobie, że on nie weźmie na swoją odpowiedzialność zniszczenie Krakowa, cały czas mówimy już o czasach Jana Kazimierza, tylko podda się. Ale na warunkach polskich. Powiedział tak, poddamy się, ale wszyscy wjeżdżamy z bronią, na konia i 3 miesiące tylko rozejm i nie gwarantujemy dalszego pokoju. 3 miesiące tylko gwarantujemy pokój. Szwedzi się wystraszyli, bo bali się Czarneckiego, powiedzieli, dobra, te warunki nam pasują, bo nam nie chodzi już o te 3 miesiące, tylko my tu zniszczymy wszystko i właściwie po Krakowie też Polacy został, Warszawę mają, tak? Wilno, to pamiętacie Państwo, to Radziwowie, którzy się od razu sprzymierzyli, prawda? Nie chcę o tym mówić, bo to każdy mniej więcej wie. No i został tylko Lwów jeszcze, ale jak już Kraków jest i Wilno, no to Lwów to już będzie pestka, prawda? No i rzeczywiście wpada do tego Krakowa i tam, drodzy Państwo, wszyscy uciekli. Wszyscy się bali, bo oni oczywiście mordowali też i tak dalej, ale ją grabili, więc wszyscy uciekli, zostało tylko, no jak zwykle, kto zostaje? No najbiedniejsi zostali, tak. Zostaje mieszczanie.